Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie to placówka macierzysta. Podlega jej 5 filii w Brzozowie, Jaśle, Lesku, Sanoku i Ustrzykach Dolnych. Początki biblioteki sięgają 1947 roku. Obecna siedziba, w której od 2008 roku mieści się biblioteka, znajduje się przy ulicy Grodzkiej 45B. Parter to przede wszystkim wypożyczalnia wraz z magazynem, czytelnia w pełni przygotowana dla osób niepełnosprawnych, która jest jednocześnie salą ekspozycyjną, oraz Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów. Do głównych zadań Wydziału należy gromadzenie, ewidencja i opracowanie zbiorów bibliotecznych w systemie komputerowym. Biblioteka gromadzi literaturę naukową ze wszystkich dziedzin wiedzy, jednak dominuje pedagogika, psychologia, także klasyka literatury polskiej i obcej oraz regionalia. Księgozbiór Pedagogicznej Biblioteki i jej 5 filii liczy ponad 290 tysięcy pozycji, w tym około 16 tysięcy czasopism i ponad 3 tysiące zbiorów audiowizualnych. Wypożyczalnia to funkcjonalne pomieszczenie, w którym czytelnicy mogą korzystać z 6 stanowisk, na których dostępny jest komputerowy katalog zawierający opisy wszystkich zgromadzonych w placówce wydawnictw. Czytelnik zarejestrowany w wypożyczalni zamawia potrzebne materiały poprzez elektroniczny formularz. Książka zostaje odszukana w magazynie wypożyczalni i po kilku minutach trafia do rąk czytelnika. Zamówienia, prolongaty i rezerwacje czytelnik może dokonywać przez internet przez całą dobę. Zamówiona książka oczekuje przez 3 dni. Mamy także system wypożyczania międzybibliotecznego, który polega na tym, że dla czytelnika na jego koszt sprowadzamy książki z innych bibliotek. Na pierwszym piętrze znajduje się czytelnia ogólna, czytelnia multimedialna, sala konferencyjno-wystawowa dla 50 osób oraz pomieszczenia dla administracji. Czytelnie są dostępne dla wszystkich osób pragnących skorzystać ze zbiorów biblioteki, komputerów z dostępem do internetu, drukarki, kserokopiarki, skanera, z miejsca do pracy i nauki. Księgozbiór czytelni stanowią publikacje z pedagogiki, psychologii, dydaktyki i metodyki nauczania oraz wydawnictwa informacyjne. Prenumerata czasopism obejmuje 90 tytułów z różnych dziedzin wiedzy, których lista zamieszczona jest dodatkowo na stronie internetowej. Wydział Informacyjno-Bibliograficzny tworzy aktualną bazę informacyjną w postaci tradycyjnej, kartkowej kartoteki zagadnieniowej i elektronicznej bazy bibliograficznej ProWeb. Opisy te są sporządzane z autopsji na podstawie około 90 tytułów czasopism oraz wydawnictw zwartych.
Od roku 2007 opisy bibliograficzne są tworzone i gromadzone w komputerowym systemie bibliotecznym w module Bibliografia. Udostępnienie bazy w internecie w 2010 roku wpłynęło na powiększenie grona użytkowników biblioteki. Warsztat informacyjny składający się z katalogów, kartotek, komputerowych baz danych pozwala uzyskać szybką, bieżącą i selektywną informację. Szczegółowa instrukcja korzystania z katalogu ProWeb znajduje się również na stronie internetowej. W naszych zbiorach znajduje się wiele cennych, pięknie wydanych i dobrze zachowanych publikacji. Warto wymienić kilka najstarszych. Pierwszy i drugi tom poezji Horacego z 1756 roku. Podręcznik Geografia z 1826 Jędrzeja Śniadeckiego. Stanisława Konarskiego o skutecznym rad sposobie. Oraz pierwsze wydanie Pana Tadeusza. Posiadamy także sprawozdania szkolne z Seminarium Nauczycielskiego w Krośnie. Czytelnia multimedialna posiada 16 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do internetu oraz do elektronicznej bazy katalogowej biblioteki. W czytelni odbywają się szkolenia wewnątrzbiblioteczne pracowników, zajęcia z edukacji czytelniczo-medialnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz zajęcia dla nauczycieli bibliotekarzy w ramach warsztatów organizowanych cyklicznie przez bibliotekę. Czytelnia dysponuje materiałami w formie drukowanej, elektronicznej i audiowizualnej, które udostępnia zarówno na miejscu, jak i na zewnątrz. Zbiory liczą około 5000 egzemplarzy. Gromadzimy m.in. filmowe adaptacje lektur szkolnych, filmy i programy edukacyjne, kursy języków obcych o wysokim poziomie merytorycznym, multimedialne programy edukacyjne, dostosowane do różnego poziomu nauczania dzieci i młodzieży, encyklopedie, atlasy, elektroniczne słowniki, a także nagrania muzyczne stanowiące pomoc dydaktyczną wykorzystywaną na zajęciach edukacyjnych. Działalność kulturalno-edukacyjna biblioteki. Promocja zbiorów i działalność popularyzatorska należą do ważnych zadań biblioteki. Organizujemy lekcje biblioteczne, wystawy, prelekcje, spotkania z twórcami oraz konkursy i imprezy czytelnicze. Lekcje biblioteczne są adresowane do uczniów na różnych poziomach edukacyjnych. Głównym celem prowadzonych lekcji jest kształcenie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Prawidłowy proces przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania i porządkowania informacji jest niezbędnym warunkiem do sprawnego uczenia się. Aktualne propozycje lekcji są zamieszczone na stronie internetowej. Systematycznie przygotowujemy wystawy czasowe. Głównym celem wystaw jest zwrócenie uwagi na wydarzenia lokalne, literackie. Biblioteka to doskonałe miejsce do ukazania także twórczej aktywności uczniów.
Kolejną formą promocji zbiorów i usług biblioteki są wykłady, prelekcje, spotkania o różnej tematyce adresowane do różnych użytkowników. Od 2008 roku cykl spotkań nosi nazwę Ludzie Niezwykli. Zapraszani goście prezentują swoje nieraz bardzo oryginalne zainteresowania. Spotkaniom towarzyszą także wystawy. Na jednym z naszych spotkań, Gorzkie Prowincje, gościliśmy pana Janusza Schubera, sanoczanina, jednego z ważniejszych poetów współczesnych. Był to dla nas zaszczyt i wyróżnienie, gdyż z powodu kłopotów zdrowotnych nie od wszystkich przyjmuje zaproszenia. Organizujemy także zajęcia warsztatowe i konkursy dla uczniów w ramach Tygodnia Bibliotek. Celem tych zajęć jest inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczych działań, do pogłębiania pasji, rozwijania zainteresowań. Dzieci wyrabiają w sobie wiarę we własne możliwości. Pokazujemy aspekty nauki, z którymi uczniowie nie zawsze mogą spotkać się na zajęciach szkolnych. Od 2000 roku organizujemy warsztaty metodyczne dla bibliotekarzy bibliotek szkolnych, które pozwalają im pogłębiać wiedzę merytoryczną i doskonalić umiejętności praktyczne. Służą także integracji środowiska bibliotekarskiego. Inną formą wspierającą nauczycieli bibliotekarzy jest forum. Od 2009 roku odbyły się 3 edycje. Głównym ich celem jest aktualizowanie i poszerzanie wiedzy bibliotekarskiej, humanistycznej, pedagogicznej oraz wspieranie nowatorskich działań. Wszystkie nasze działania promocyjne zachęcają do sięgania po książkę, a na tym nam najbardziej zależy.